Cześć, mam na imię Igor i witam Was na kanale Gra w Zero. Powstanie warszawskie. To hasło wszyscy, no może poza pewnym posłem SLD, kojarzą z II wojną światową. Ale czy wiecie, że 222 lata temu wybuchło w Warszawie zupełnie inne powstanie, które zakończyło się sukcesem Polaków? O tych wydarzeniach w swojej książce wydanej przez Bellone pod tytułem Insurekcja Warszawska 1794 pisze Wojciech Kępka-Mariański. Zanim o książce, najpierw krótko o samych wydarzeniach, bo już niebawem ich rocznica. Otóż po drugim rozbiorze Polski Rosjanie poczynali sobie w naszym kraju coraz śmielej. Rozkwaterowane w Warszawie wojsko rosyjskie dopuszczało się gwałtów i grabieży. Podejrzanych o nieprzychylność Polaków zamykano w więzieniach. Do tego doszła jeszcze klęska ekonomiczna, plajta warszawskich banków. Co więcej, w Polakach narastało poczucie zdrady i chęć odwetu. W przegranej wojnie o konstytucję nie została rozbita przecież polska armia. Te czynniki musiały wkrótce doprowadzić do wybuchu. Sprzyjała temu postawa Rosjan i ich zupełne niezrozumienie sytuacji w kraju. Wprawdzie dowodzący Moskalami Igel Sztrom starał się trzymać rękę na pulsie, ale poza aresztowaniami co bardziej radykalnych patriotów nie robił w zasadzie nic. Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas wystawienia krakowiaków i górali. Gdy na scenie Polacy śpiewali o nadchodzących dniach swobody, Rosjanie bawili się w najlepsze. Byli przekonani, że rebelię zduszą w zarodku. Wystąpienie Kościuszki i bitwa pod Racławicami pokazały im, jak bardzo się mylili. Ale było już za późno. Insurekcja rozpoczęła się 17 kwietnia 1794 roku. Te dramatyczne wydarzenia przedstawia książka, o której dzisiaj kilka słów. Wojciech Kępka-Mariański w niezwykle barwny sposób oddaje wydarzenia tamtych dni. Udaje mu się sztuka niełatwa. Doskonale balansuje pomiędzy suchymi podręcznikowymi danymi, a nieco fabularyzowanymi opisami. Czytelnik nie powinien być więc znużony natłokiem faktów, ale też nie ma wrażenia, że autor odpływa w grafomanie. Narracja doskonale oddaje chaotyczność walk. Czytamy o krwawej bitwie oddziału działyńskich na krakowskim przedmieściu, o długim oblężeniu rosyjskiej ambasady i o starciach z idącymi na pomoc Igelsztromowi pułkami. Podział relacji z poszczególnych odcinków jest jednak na tyle przejrzysty, że czytelnik nie powinien czuć się zagubiony. Będzie miał jednak świadomość nietypowego charakteru starcia. Wojciech Kępka-Mariański obiektywnie odnosi się do opisywanych wydarzeń. Potrafi oddać rosyjskiemu żołnierzowi odwagę i bitność, a jednocześnie przypomnieć o niezbyt chlubnych zachowaniach naszych, jak na przykład mordowaniu rosyjskich jeńców. Mimo to autor unika tak popularnej dziś praktyki odbrązawiania bohaterów. Czytając książkę, doskonale wiemy, po czyjej stronie jest racja. Wady? Nie ma ich zbyt wiele. Ponarzekam nieco na niewyraźne mapy, z których niewiele można wywnioskować. W tekście pojawiają się też drobne literówki, ale na całe szczęście nie występują często. Trochę irytuje nadużywanie słówka insurgenci odmienionego przez wszystkie przypadki. Gdyby częściej zastępować je słowem powstańcy, wyglądałoby to lepiej. Ale jak już mówiłem, to tylko drobnostki. Autor stwierdza, że insurekcja warszawska to jedno z najważniejszych, a jednocześnie prawie zupełnie zapomnianych wydarzeń powstania kościuszkowskiego. Nie wypada się z nim nie zgodzić. Należy też zaznaczyć, że była to jedna z nielicznych bitew, gdzie ramię w ramię walczyli mieszczanie, Żydzi, żołnierze i szlachta. I tylko magnateria pozostawała w walce nieprzychylna. Chociażby z tych powodów warto poznać losy tej nieco zapomnianej batalii. Książka Wojciecha Kępki-Mariańskiego będzie świetnym wprowadzeniem w temat. Ja się z Wami już żegnam,
polecam się Waszej pamięci i subowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o literaturze, o książkach, o kulturze bez pardonu. Czy o walkach z idącymi na pomoc Igelstromowi pułkami. Mimo to, stop. Czy o starciu z idącymi na pomoc Igelstromowi pułkami. A jednak, no i no i proszę. Albo o walkach z idącymi na pomoc Igelstromowi pułkami. Kurna, w tym samym momencie. Albo o starciach z idącymi na pomoc Igelstromowi pułkami. No i w tym samym momencie. Albo o starciach z idącymi na pomoc Igelstromowi pułkami. Podział. Nie wiem.